To naprawdę właśnie nomen omen można zwariować. Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. To kolejny odcinek z gościnią i naszą gościnią jest wokalistka Misia furtak. Dobry wieczór, dzień dobry. I będziemy... A nie, jeszcze najpierw zaczniemy rundką. Z czym ty dzisiaj zaczynasz, Ania? Cóż, ja zaczynam trochę w takim roztrzepaniu dzisiaj, bo źle obliczyłam godziny w kalendarzu, a raczej nie wpisałam swojej terapii do kalendarza i w momencie, kiedy wyszłam z sesji, którą miałam z moją pacjentką, to uświadomiłam sobie, że, że już powinnam być na mojej terapii i zajęło mi pół godziny dojechanie tam, mimo że jechałam Uberem, więc po prostu... Straszny przypał, bo jeszcze wczoraj się wkurzyłam, że ktoś zapomniał o sesji ze mną, chociaż no, mam dużo wyrozumiałości do tego, bo, bo mi też się zdarza zapominać o rzeczach. No i jestem jakaś taka dzisiaj w ogóle zła na siebie, że, że tego nie ogarnęłam i że w ogóle mnóstwo rzeczy. No ale jakoś już e, jestem myślami coraz bliżej świąt, a, a raczej motywuje mnie to, że po prostu mam wtedy urlop i nie będę musiała prawie nic robić, więc no, jestem z takim trochę niecierpliwością dzisiaj. A ty, Kleo, jak się czujesz? Czuję się dobrze. Trochę ostatnio wczoraj i dzisiaj dni mam wątpliwości, to znaczy, nie, może nie wątpliwości, ale jakieś takie mikrozawahanie, dlatego że wczoraj wieczorem zakończyłam po ponad dwóch latach terapię, po, dokładnie po dwóch latach i dwóch miesiącach. I to była moja druga terapia od terapii, na której byłam po szpitalu, więc już taka, no wiesz, taka w trochę w innym momencie życia. Taka już bardziej chyba świadoma i taka bardziej dla samej siebie. Wiedziałam, że chcę ją zakończyć, zresztą tak jak mówiłam ostatnim razem w ostatnim odcinku, że, że wiedziałam, że to już jest moment na to, żeby ją zakończyć, no bo skoro zapominałam o tym, żeby na nią chodzić i w ogóle wiesz, wypadało mi z głowy. A wcześniej, jak na nią chodziłam, to. Jak moja terapia była w poniedziałek, to we wtorek, zaraz w kolejny dzień, ja już wiedziałam kolejne rzeczy, które muszę przegadać, i kolejne rzeczy, o których muszę tam na tej terapii powiedzieć. I to mi się zbierało przez cały tydzień. I ostatni, ostatnie miesiące już miałam tak, że w ogóle nie właściwie nie wiem, co ja tam, o czym ja tam rozmawiać. No i tak, i uznałam, że, że to dobry moment na zakończenie tej terapii i cieszę się, że to zrobiłam, chociaż to chyba nigdy nie jest łatwa decyzja, nie? Taka. Nie mam takiego poczucia, że się jakoś związałam z moją terapeutką emocjonalnie, bo kompletnie nie. Mam wrażenie, że ta sytuacja była całkowicie profesjonalna i nie miałam w ogóle takiej emocjonalnej reakcji, tylko bardziej takie przyzwyczajenie, że to jest coś, co robiłam co tydzień przez ostatnie dwa lata. No ale się cieszę, że mi się to udało, bo myślę, że też jestem teraz w dużo, dużo, dużo lepszym miejscu sama ze sobą niż byłam dwa lata temu. Więc zaczynam taka zadowolona. I zmontowałam dzisiaj nasz odcinek, który wyjdzie jutro. Który jest naprawdę zabawny. Okej, okay, dzięki. A to, Misia, powiedz, jak ty się czujesz i z czym przychodzisz? Z czym, z czym zaczynasz? Zaczynam dzisiaj. To znaczy, powiem Wam, że też jest to inspirujące, co, co powiedziałeś, a zwłaszcza to, co powiedziała Kleo, ponieważ nie chciałabym za bardzo zacząć w ogóle. Pi Pierwszym swoim zdaniu wyjść na jakąś taką straszną ezogreżynę, ale jednak zrobię to, bo wczoraj był nów. I wczoraj był nów taki zamykający cykl 20-letni, więc w ogóle zamykający w 2020 20 cykl. A ty wczoraj po dwóch latach i dwóch miesiącach skończyłaś swoją terapię, więc jakby tak strzeliłaś się oh, wow. w ten cykl księżycowy po prostu. A nów jest od tego, żeby robić miejsce na nowe rzeczy, więc ty jakoś tak totalnie intuicyjnie, podświadomie zrobiłaś sobie właśnie miejsce na nowe Moja rzeczy. Moja terapeutka sugerowała, żeby może to zrobić jeszcze w w styczniu, no bo że po świętach to się może coś pojawić, a ja miałam takie właśnie uczucie, że nie, że chciałabym to właśnie zrobić już wtedy i żeby to już zrobić wtedy, bo nie czuję, że chcę to jeszcze ciągnąć jeszcze te kolejne parę tygodni do stycznia i teraz już wszystko staje tak się wczoraj... jasne. Dokładnie, więc energia nowiu do ciebie przemówiła. I ja też trochę z tym nowiem spędziłam wczoraj czasu właśnie po to, żeby też robić miejsce na nowe rzeczy. Chciałabym móc tak rzeczywiście się na tyle mieć luz, żeby z takimi rzeczami i ze sobą móc mieć taką... Bezwzględną łączność, ale y, ponieważ kończę płytę i strasznie jest dużo napięcia z tym związanego. A ja pracuję najbliższego swojego współpracownika, z którym robię tę płytę. Mam w Kopenhadze, więc pracuję zdalnie. I taka praca kreatywna, która jest y, taka, że trzeba sobie odsyłać pomysły, albo się zdzwaniać i właściwie o dźwiękach, które są w sesji, rozmawiać, albo sobie puszczać przez słuchawki, albo gadać przez telefon. Jest na dłuższą metę dosyć męcząca, więc czuję się taka rzeczywiście trochę wyprana przez ten proces cały, ale też, ponieważ on się zbliża do końca, to mam jakiś taki, po prostu czuję, że jestem w takim drive, pchnięta tym już poczuciem, że to jest niebawem koniec i trzeba zrobić ostatnią mobilizację i, i to skończyć. Więc tak naprawdę jestem w tym, w takim trochę. W, taki, w takim tunelu, który ma mnie doprowadzić do tego, że widzę to światełko, już ten koniec tego procesu, i, yy, i tam zmierzam. Okej, okay, to dziękujemy Ci. Nawiązując do tego tematu nowiu, czyli coś się kończy, coś się zaczyna, czy to jest dla Ciebie też takie podsumowanie trochę tego szalonego 2020 roku i tego, co się działo? Czy masz jakąś, nie wiem, nadzieję z tym związaną, albo jakieś refleksje? Mhm. Bo też tak jak rozmawiałyśmy przed nagrywaniem, to też miałaś różne przemyślenia na temat tego, jak artyści funkcjonowali w, w pandemii. I co o tym myślisz? Tak, to jest bardzo w ogóle. Specyficzna sytuacja, chociaż paradoksalnie myślę, że kiedy to wszystko się zaczęło, to artyści byli trochę bardziej przygotowani na to. Paradoksalnie, ale tak, bo praca artysty jest super niestabilna i to, że ta niestabilność finansowa jest czymś, co tak strasznie rzutuje mocno na poczucie bezpieczeństwa artystów. To jest coś, z czym większość ludzi, którzy się po prostu chodzą do pracy i mają taką dosyć rutynową sytuację, się z tym nie spotykają. A po drugie, też artyści mają pracę z domu najczęściej. I jak się siedzi i pisze, nie wiem, edytuje, no to się siedzi po prostu przed komputerem. Nie wiadomo, ile godzin tak jak Kleo siedzi edytuje podcasty, to my edytujemy płyty. I w tym sensie to było, myślę, że dla nas dosyć zrozumiałe. Na samym początku i byliśmy w stanie się wokół tego ułożyć, gdzie dla reszty świata to było bardzo trudne, żeby w ogóle zostać w domu, żeby się mobilizować do pracy, że skoro nie wyszli nigdzie indziej, to jak to mają pracować teraz w tym samym pokoju, w którym, nie wiem, tam robią coś innego. I dla mnie na przykład ten początek roku był łatwiejszy niż druga połowa, zdecydowanie. Bo ja w lockdownie byłam w stanie bardzo się ustabilizować, ustawić sobie stałe rutyny, ćwiczenia, pracę, gotowanie, jakieś takie bardzo proste rzeczy, które wiedziałam, że jak sobie tak ułożę dzień, to że one spowodują, że ja rzeczywiście będę spokojna i bardzo dbałam o to, żeby medytować, codziennie robiłam jogę i rzeczywiście czułam się bardzo dobrze w tym takim wiosennym lockdownie, przez to, że miałam rutynę i że wiedziałam, że Mam te stałe rzeczy, do których mogę wrócić. Oczywiście bałam się bardzo tych finansowych rzeczy, ale w tym wszystkim dzięki tej rutynie naprawdę dosyć, dosyć stabilnie się czułam. Natomiast mhm. już potem zupełnie kompletnie straciłam. Takie poczucie stabilności, bo też nie, nagle zaczęło się robić jakoś tak, że właściwie nie wiadomo, co można, czego nie można, czy to jest OK, czy to czy już można wyjść, czy nie można. Nagle wszyscy zaczęli po prostu jakieś sprzeczne informacje podawać i to było takie bardzo dla mnie zaburzające, bo w pewnym sensie na samym początku, jak tylko ruszył lockdown, to była nawet dla mnie mogę powiedzieć, że w pewnym sensie ulga. Że cały świat się zrobił jakiś taki mniej butny. Wszyscy musieli zrobić półtora kroka, kroku do tyłu i się przyjrzeć, i przestać mieć takie parcie na wszystko. I naprawdę się zrobiło spokojniej. I ja to bardzo poczułam, że rzeczywiście tak świat wyhamował, ludzie wyhamowali. I mnie to dało jakieś takie poczucie, że przynajmniej teraz wszyscy realnie, na no nie na super całym świecie, no ale jednak pra praktycznie wszędzie, Jesteśmy w dosyć podobnej sytuacji, i to mi dawało takie poczucie po prostu stabilności i, i poczucie też zrozumienia sytuacji, że nie muszę za nikim gonić ani walczyć o jakieś swoje miejsce w tym wszystkim, tylko że to jakoś tak samo z siebie się układa. Natomiast to jest moja perspektywa. Oczywiście część moich znajomych. Ciężko przeszła też tę te pierwszą połowę roku. Dla ludzi, którzy są bardziej. A ja akurat jestem teraz w czasie pisania płyty, więc i tak jestem w domu, ale dla ludzi, którzy są bardziej w drodze i mieli teraz na przykład na wiosnę jakieś intensywne plany koncertowe, no to to na pewno był szok, że zamiast tego, mm -hmm. że codziennie są w innym mieście i mieszkają w busie, nagle siedzą w mieszkaniu i nie mogą z niego wyjść. Więc to, to na pewno było szokujące. Natomiast też jest coś takiego z muzykami, że w ogóle w tej branży się nie mówi, też mówiłam Kle o tym wcześniej, o zdrowiu psychicznym i ja kiedy z, zaproponowałyśmy z koleżanką moją festiwalowi konferencji takiej połączonej z festiwalem, żeby zrobić panel o zdrowiu psychicznym. To był właściwie. Oni się zgodzili na to i nawet to przyjęli z jakimś tam zaciekawieniem. Natomiast to był pierwszy panel w ogóle o zdrowiu psychicznym, który się wydarzył w Polsce, a to było dwa lata temu, a nie wiecie, 12. Mhm. Więc ten temat. Z, Masz na myśli zdrowie psychiczne artystów, tak? Tak, tak. Stricte muzyków, bo o, ta, ta rozmowa, którą my prowadziłyśmy w tej. W tym panelu konkretnie to dotyczyło branży muzycznej. Czyli jakby... A jak do tego doszło, że to zaproponowałyście i wymyśliłeście? Wiesz co, No doszło do tego tak, że ja byłam w trasie koncertowej z takim projektem, z różnymi artystami, i moja koleżanka menedżerka, która prowadzi artystów którzy się z różnymi problemami psychicznymi borykają, zaczęła ze mną rozmawiać o tym, jak ona coraz przez to też, że, że pracuje z takimi artystami i ona się z tym spotyka na co dzień. To jest rzeczywiście coś, co ona ma jako taka codzienność pracowa swoja. I jednocześnie wie, że ten temat w wielu innych miejscach tak samo istnieje jako codzienność, a nie istnieje w obiegu rozmów naszych. Takich rozmów między wami, tak? Takich koleżeńskich, Między nami, koleżeńskich, ale też na forach takich, właśnie konferencji branżowych, bo jest bardzo dużo takich wydarzeń jakichś tam y, konferencji połączonych z panelami. Panele i te one zawsze są, wiecie, zawsze te panele od iluś lat są o tych samych rzeczach. Tutaj promocja za granicą, tu social media, tu coś tam, tu taki marketing, tutaj nie wiem co, dystrybucja, bla bla. I oczywiście fajnie, bo jak młodsi artyści wchodzą na rynek i nie do końca znają te bazowe jakieś rzeczy, to, to mogą się z tym zapoznać, no ale są pewne rzeczy, o których naprawdę w takich sytuacjach, kiedy już się spotykamy i ta, ta branża się nieczęsto spotyka, a tutaj akurat wiele z tych osób się zjeżdża i naprawdę dobrze by było powiedzieć o czymś, co kurczę ma znaczenie a to zdrowie psychiczne jest super niedoeksplorowane i generalnie też wiadomo, że w Polsce ogólnie jest też trochę takim tabu, cały czas powoli jakoś się rusza, no ale jednak tak, a w tej branży muzycznej w ogóle nie istniało. I dlatego mi zależało na tym, żeby też sprowadzić jakiegoś gościa albo gościnie najlepiej z zagranicy, żeby ktoś przywiózł jakieś badania na rynku, który już to sprawdzał, żebyśmy mogli porozmawiać o jakichś konkretnych rzeczach, a nie tylko anegdotycznie o tym, że ktoś tam, nie wiem, źle się czuje, bo to jest i w ogóle tego nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym tego nie traktowała poważnie. Natomiast to jest łatwo jakoś tak obrócić, bo jest też dużo takich, przyklejonych rzeczy do artystów, że artysta musi cierpieć, że artysta w ogóle, żeby robić muzykę i żeby pracować, to musi trochę być szurnięty tak naprawdę, żeby się tym zajmować, no bo przecież musi być szalony, bo artysta nie szalony, to co to za artysta i że w ogóle najlepiej, żeby nie miał za dużo pieniędzy, bo po prostu jak będzie miał za dużo, to mu się przywróci w głowie, a jak będzie głodny, to będzie płodny i są wręcz te wszystkie powiedzenia, które są totalnie utarte w, w języku i w kulturze, Natomiast to naprawdę nie jest tak i te rzeczy pokutują wśród artystów. I najbardziej chyba pokutuje coś takiego, że ludzie nie traktują pracy, muzyka jako pracy. Najczęstsze, które się zresztą wśród moich znajomych to też wraca, ale to też wróciło w końcu w tych badaniach, które, które udało mi się znaleźć, że artyści mówią, że najbardziej największy problem w pracy mają z tym, że czują się nietraktowani poważnie i że trudno jest im uwierzyć w jakiś sukces, i trudno jest im samym się traktować poważnie. Jako ktoś, kto wykonuje tę pracę, którą wykonuje jako pracę, jako zawód. Bo po prostu, wiecie, ktoś idzie na kurs prawa jazdy, mówi panu kierowcy, że robi to, co robi, czyli że zajmuje się muzyką. A pan kierowca mówi: Aha, ale oprócz tego ma pan też jakąś normalną pracę i to po prostu wraca co drugie. Hmm, czyli jest traktowane jak hobby, a nie jak praca. Tak, tak. Dużo... Mi też skojarzyło się, tak jak mówiłaś, o tym, że, że jest taka konotacja, że artysta to musi być szalony. Mi się skojarzyło natomiast, że no właśnie, żeby mieć jakąś, nie wiem, ekspresję czy jakąś kreatywność w tym zawodzie, muzyka, czy ogólnie no, kogoś, kto zajmuje się sztuką, no, to trzeba mieć jakiś poziom wrażliwości. I ten poziom wrażliwości często też odnosi się do wrażliwości. Całej, tak jakby jako człowieka, czyli też po prostu gdzieś no do układu nerwowego i to, jak, w jaki sposób odbieramy pewne bodźce. No i jakby jasne jest, że, jasne. że ta wrażliwość też. Czasami, przy, gdzieś jeśli trafia, trafia na taki nie wiem, podatny grunt, jeśli chodzi o wychowanie, no to też jest to, może być to jakaś skłonność do nie wiem, kryzysu zdrowia psychicznego, czy, czy nawet jakichś zaburzeń psychicznych, bo no, gdzieś to się poniekąd łączy. W jasne, to nie jest jakaś bezpośrednia korelacja, ale taka może, może moja hipoteza, i co o tym myślisz? Wiesz co? No, to jest tak po prostu, bo dokładnie. Dlatego jest trudno artyście funkcjonować w branży muzycznej właśnie z tego powodu, że ma tę wrażliwość, która jest jednocześnie, daje mu możliwość tej pracy, którą robi, tworzenia mhm. tego, co tworzy. Ale jest i totalne rozgraniczenie między tworzeniem rzeczy, czyli pisaniem muzyki, byciem tym muzykiem, twórcą, a funkcjonowaniu w branży muzycznej. I te badania, o których ja mówię teraz i też które omawialiśmy na tym panelu, to są badania, które się nazywają Can Music Make You Sick i to są badania Westminsterskiego Uniwersytetu. I one dokładnie od tego się zaczynają, specjalnie przewrotnie nazywają się Can Music Make You Sick, bo zaczynają się od tego, że muzyka jako taka jest terapeutyczna nawet dla samych twórców. Natomiast praca w branży i bycie w branży jest dokładnie odwrotnie. Jest triggerem do jakichś lękowych reakcji, do zamykania się w sobie, do depresji. I naprawdę, już musiałabym spojrzeć teraz w te badania, ile procent, ale wydaje mi się, że to jest około 80% badanych zadeklarowało, że rzeczywiście miały lub mają stany depresyjne lub lękowe. Bardzo wiele osób ma coś, czego, z czego w ogóle sobie ludzie nie zdają sprawy: lęk przed wchodzeniem na scenę, w ogóle lęk związany z, z performatywnymi mm. działaniami muzycznymi, bo to też jest bardzo specyficzne. W byciu muzykiem. Czy to jest coś, coś w ramach takiego lęku przed oceną, czy lęku społecznego? Czy to nie musi być taka, też przekładać się na takie sytuacje społeczne? Myślę, że to się włączy z takim lękiem społecznym, aczkolwiek na pewno nie wierzę, że nie ma ten lęk przed byciem ocenianym też wpływu mm. na to, bo jednak wiesz, po co tam wychodzisz. To nie jest tylko, żeby się pokazać, czy, nie wiem, przemowa jakaś, nie wiem, na zakończenie czegoś. Tylko jednak też pokazujesz coś, co napisałeś, i to, co zaczęłam mówić przed chwilą, czyli, jak nie wiem, malujesz obraz, czy robisz zdjęcie, wieszasz je na ścianie, kręcisz film, ten film potem jeździ po festiwalach, jest w kinie, nie musi być przez ciebie imiennie, przez twoją twarz dostarczony do odbiorcy. Mhm. I to jest bardzo specyficzne w tej pracy muzyka, że tak naprawdę to, co Ciebie najbardziej kręci, to może być po prostu pisanie muzyki, gdzie Ty siedzisz sobie, jest Ci wygodnie w swoim domu, stworzysz coś pięknego, a potem musisz jechać w trasę, pokazywać się ludziom. Bardzo wiele osób ma naprawdę duży dyskomfort z tym związany. I te badania były naprawdę ciekawe, a w podobnym bardzo czasie to są badania z 2016 roku. W bardzo podobnym czasie były w Norwegii podobne badania zrobione, i one wyszły naprawdę prawie identycznie. Więc ja się dlatego też z taką wiarą oparłam o nie, że, że właściwie można założyć, że pewnie są jakieś tam kilka procent różnicy w jedną czy w drugą, ale że to jest generalna sytuacja, którą można na podobne rynki mhm. przełożyć po prostu. Więc. Podejrzewam, że jeżeli w Polsce cokolwiek, to te wskaźniki byłyby wyższe, przez to, że tutaj jest jeszcze jakby mniej rozmowy o zdrowiu psychicznym i mniej w ogóle otwartości na to, żeby się tym zajmować. I nie ma w ogóle takiego systemu wsparcia w branży, właśnie. Nie jest tak, że menadżer, który jest menadżerem artysty, jest, nie wiem, Świad, no już nie mówię, że przeszkolony, ale świadomy nawet tego, że jeżeli pewne zachowania się pojawiają, to może świadczyć o tym, że ktoś po prostu potrzebuje wsparcia profesjonalisty, i trzeba z nim pogadać i jakoś też y, sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. Tych menedżerów po prostu jest bardzo mało, którzy rzeczywiście rozumieją, co się dzieje z ich artystą, jeżeli widzą jakieś tam sygnały. No i chyba wrażliwość i cel i emocje artysty versus wrażliwość, no i cel i emocje menadżera to są chyba kompletnie też dwie różne bajki, jak sobie tak o tym pomyślisz, nie? Tak, właśnie dokładnie o to chodzi, bo to jest to samo, o czym mówiłam na początku, czyli o tym, że praca nad muzyką jest terapeutyczna, a praca w branży muzycznej jest powodem do rozpaczy i, i problemów różnych i psychicznych również. I bardzo dużo też tego wyszło właśnie w badaniach tej naukowczyni, która była naszym gościem. Natomiast dlatego jest takie super ważne też. I to jest coś, myślę, o czym artyści rzadko myślą, żeby pracować z osobami, którym można zaufać, że to nie będą tylko tacy ludzie, którzy będą chcieli z nich wycisnąć, co się da, potem ich porzucić i po prostu pójść dalej, wyciskać z kogoś innego, tylko będą naprawdę z pełną świadomością umieli też z nimi pracować, też w takich kryzysowych momentach, bo fajnie, że pojawiają się też artyści, którzy o tym mówią, którzy się na ten temat otwierają. Super, to znaczy no nie chcę powiedzieć, że super było, że Likeli odwołała z powodów problemów psychicznych i przeciążenia i przepracowania trasę całą, ale kiedy ona otwarcie o tym powiedziała, że po prostu już nie daje rady i nie ma siły i tak dalej, to nagle ileś osób się zaczęło zastanawiać, kurczę, to naprawdę to nie jest tak, że artyści po prostu cały czas mają super fan i jadą w trasę i w ogóle super jolofon. Energia ze Energia, radości, hura, hura. Tylko w ogóle tam jest jakiś, wiecie, jakieś emocje, jakieś w ogóle smutki, jakieś rozkminy, co tam się w ogóle dzieje. I zaczęła się wielka dyskusja wokół tego i i, I to zaczęło uświadamiać też ludzi, i to zaczęło powodować, że i do artystów, i do menadżerów się zaczęły pojawiać pytania, no i zaczęły się pojawiać badania na ten temat, bo nagle ktoś się też zechciał zacząć przyglądać temu, jak to wygląda też od takiego naukowego punktu widzenia, i tak dalej, i tak dalej, bo generalnie cel menadżera jest kompletnie inny. Jako taki, mm -hmm. czy cel wytwórni. Jak się pomyśli o takiej branży w latach 80., -tych, 90., -tych, czy jakiejś taki Whitney Houston, czy komuś, kto po prostu strasznie źle skończył, bo właściwie jak ktoś jest maszyną do robienia pieniędzy, to dopóki jest w stanie, w cokolwiek się z nim dzieje, wstanąć i zaśpiewać, a ponieważ ona była maszyną i, i miała głos niezniszczalny, to po prostu pyk, wychodziła i robiła to, co miała zrobić. A już to, co się z nią działo psychicznie, w ogóle nikogo nie interesowało. No. I, I tutaj też jest właśnie kłopot w tym niestety. Czyli pokazujesz taki obraz artysty, muzyka jako coś takiego bardzo mocno wyczerpującego zawodu wysokiej intensywności, no nie? A z drugiej strony zastanawiam się, jak się szuka w tego rodzaju pracy, takiego zdrowego balansu. Muszę przyznać, że z tego wszystkiego, co już teraz powiedziałeś w naszej rozmowie, to jest praca bardzo podobna też do mojej pracy w wielu aspektach. I zastanawiam mhm. mnie, jak myślisz, co robić i co ty robisz, żeby zachować ten balans, mhm. żeby się nie, nie wypalić, tak naprawdę. Wiesz, co no, to jest ciekawy bardzo temat. I rzeczywiście też jest dokładnie tak, jak mówisz, bo to wyszło z kolei w tych norweskich badaniach, że. Norwescy muzycy trzy razy częściej niż pozostali mieszkańcy kraju, czyli przedstawiciele innych grup zawodowych, cierpią na choroby psychiczne i, i, i korzystają z profesjonalnej pomocy terapeutycznej, więc to jest w ogóle potwierdzone też w liczbach. I oczywiście każdy sobie radzi z tym tak, jak chce, i potrafi, a przede wszystkim potrafi na, na dany moment. Bardzo dużo zależy od świadomości, myślę, że, że dużo zależy od tego kręgu wsparcia, systemu wsparcia, który wokół ciebie jest. Na pewno artyści niektórzy używają takiego wytrychu. To też pojawiło się w tym panelu, bo oprócz tej angielki Salian Gross, która przywiozła te badania, w panelu też siedział m.in. Ralf Kamiński i Ralf mówił o tym, z czego wiele osób korzysta, to znaczy z jakiegoś rodzaju persony, przebrań że to nie tylko poza tym, że to ma jakiś taki walor scenograficzno-kolorowy i jest atrakcją, to artyście pozwala po prostu nie czuć się aż tak bardzo odsłoniętym, że dla niego on to mm -hmm. traktuje jako sposób jakiegoś takiego trochę przykrycia się, że on teraz nie jest sobą mm -hmm. jednego, Czyli takie wejście w rolę. tylko trochę wchodzi w rolę i dzięki temu może czuć troszeczkę jednak większy dystans, że to nie jest tak do końca on. Więc nawet na poziomie jakby dostarczania tej muzyki do, do ludzi są różne metody, jakiegoś tam właśnie wchodzenia w rolę, podchodzenia do tego. Natomiast niewątpliwie też trzeba sobie radzić z tym, jak bardzo się blisko pozwala potem fanom, osobom, które cię słuchają, do siebie podchodzić. Też są osoby, które się bardzo mocno odcinają, są osoby, które się super blisko angażują w kontakt z ludźmi, ale to też no, totalnie zależy od tego, ile jesteś w stanie przyjąć do siebie. No, i są takie super miękkie rzeczy, typu na przykład wsparcie terapeutyczne czy medytacje, yoga. I to są rzeczy, z których ja zaczęłam korzystać w którymś momencie jakieś takie powiedzmy 5 lat temu, kiedy miałam takie poważne zderzenie, i rzeczywiście jakoś tak zdystansowałam się bardzo do branży i zwolniłam, jakby cały team, który ze mną pracował. Miałam duży problem z, ze swoim menadżerem. I wtedy rzeczywiście też sięgnęłam po te wszystkie narzędzia, po to, żeby jakoś w ogóle móc wrócić do, do pracy. I kilka lat też się zastanawiałam, jak chcę wrócić, na jakich warunkach i tak dalej. I dlatego też w ogóle jak już przeszłam przez jakiś taki. Proces pierwszy wstępny, terapeutyczny i zaczęłam się przyglądać tej branży, dlatego też tak bardzo mi zależało na tym, żeby o tym mówić. Bo naprawdę też jeszcze do, do tego całego aspektu psychicznego dochodzi to, że jesteś dziewczyną. W, w tej branży i bardzo wiele moich koleżanek też na to zwracało uwagę, że to jest tak łatwo komuś kogoś wymówić czy wmanipulować, jak ktoś jest starszym facetem w branży i ci tłumaczy, jak życie wygląda. Też taki klasyczny mansplaining. Po klasyczny mansplaining, klasyczne te wszystkie patriarchalne jakby tematy, które też ostat w ostatnich tygodniach i miesiącach z oczywistych powodów cały czas wracają. Więc to tak. też w czy, dużej mierze. Była zwana kiedyś młodziutką gwiazdą, która jeszcze nie rozumie, jak ta branża działa. Jeszcze no nie wprost, aczkolwiek ileś tam osób mówiło do mnie w ten sposób. Natomiast w czasie spotkania biznesowego, na przykład zdarzyło się powiedzieć, właśnie współpracownikowi do mnie, nagle w trakcie rozmowy, gdzie wszyscy rozmawiamy ze sobą na, na równym poziomie ktoś do ciebie mówi O, ale ty jesteś ładna. I nagle jesteś, wiecie, kucik i ma spotkania. Jesteś tylko jakby okładką albumu, a nie. Tak, bo sieci ładnie wyglądaj, a my tu pozałatwiamy sprawy. Dorośli ludzie zajmą się dorosłymi rzeczami. Dokładnie, dokładnie. Więc to, to, to ten cały aspekt jeszcze dochodzi, który cię jakoś tam, wiecie, no, nie wiesz na początku, jak się zachować z tym, jak, jak zwłaszcza. No jak już ileś tam, ja wiecie, ja już nie chcę też sobie tych lat przeliczać, ale tak naprawdę to jest prawie 15 lat pracuję, więc już też jakby jestem w takim miejscu, że wiem, że po prostu pewne rzeczy są i widzę je z perspektywy, i widzę je w strukturze i, i, i dlatego mogę o nich tak mówić. Ale to nie jest to, że ja po prostu weszłam do branży i wszystko wiedziałam, jak wygląda, bo po prostu na początku się zastanawiasz, no zawsze jest tak, że ktoś tam był dłużej i pewne rzeczy wie i pytanie jest, czy będzie chciał to wykorzystać i czy będzie chciał cię wesprzeć i, i tak dalej, i tak dalej, więc dlatego mówię o tym, jak bardzo ważny jest ten taki system wsparcia wokół ciebie, m, najbliższych twoich ludzi, najbliższych współpracowników, bo kurczę, system taki, jak na przykład jest w Anglii, czy jak na przykład jest w w, nie wiem, w skandynawskich krajach kilku na pewno, takiego wsparcia jakby systemowego od strony kraju tego tutaj nie mhm. ma. Nie ma jakiejś nie wiem, linii telefonicznej dla muzyków, nie ma miejsca, że jest nie wiem, punkt psychologiczny, który się zajmuje tylko muzykiem, bo coś tam. Są jakieś tam różne bardziej wiecie, w tych stowarzyszeniach typu jakichś tam związków artystów i tak dalej częściej jest nie wiem, porada prawna niż porada psychologiczna, i mam nadzieję, że to też się tam będzie zmieniało, bo, bo uważam, że to są te miejsca też, przy których te, te wszystkie systemowe rzeczy powinny być. Też jeżeli chodzi o stabilność zarabiania w krajach typu, nie wiem, Francja, Finlandia, wiem, że w kilku innych jeszcze testowali, to nie wiem, nie wiem, ilu zostało wprowadzonych. Był ten pomysł takiego basic income, czyli jakby bazowego jakiegoś przychodu, który państwo daje. To znaczy, że, się do, że, że artyści dostają jakąś taką małą sumę pieniędzy, która wystarcza na jakieś takie super podstawowe potrzeby, i to ma zapewnione od strony państwowej. A jakby sam na siebie za, zarabia dalej z rynku. Bo tak naprawdę to jest też trudna decyzja. Są artyści tacy, którzy robią wszystkie jakieś takie grantowe, ministerialne rzeczy, rok kogoś tam coś tam projekt w takiej sprawie i wszyscy wchodzą w to, mm -hmm. bo wiedzą, że to są pewne pieniądze. Inni, którzy w ogóle tym gardzą, uważają, że to nie jest w ogóle ciekawe artystycznie, tylko, że trzeba robić swoje rzeczy, ale wtedy to jest znacznie większe zmaganie, po prostu, bo wtedy rynek weryfikuje, i musisz y, walczyć inaczej. A to jest forma, jakby taka trzecia opcja, trzecia noga, że nie jesteś ani 100% z rynku, ani z y, państwowych dotacji, tylko gdzieś tam po środku. I w tych innych krajach po to właśnie wymyślają taką drogę, żeby też odciążyć trochę właśnie psychicznie artystów. I to też jest właśnie sposób systemowego wsparcia. A w ogóle to, co ciekawego jeszcze pomyślałam sobie o tym, jak to mówiłaś, to że jakiś czas temu rozmawiałyśmy z Anią o różnych rodzajach psychologów, że jest psycholog transportu, psycholog sportu, i w sumie. Tutaj wychodzi na to, że jest przestrzeń dokładnie na nową specjalizację, no nie? Mhm. Wiesz, na pewno są też tacy psychologowie, którzy pracują z artystami, do których wracają artyści, chociaż. Nie znam nikogo, kto się tak za przeproszeniem piaruje w taki sposób, ale, ale na znam. pewno też mogli być, być tacy ludzie. No bo, bo rzeczywiście... myślę, że nie ma takich osób, a wydaje mi się, że to trzeba mieć też po prostu pewne zrozumienie tego, co jest. No to jest mhm. tak, jak ja opowiadałam w jednej naszej z Anią rozmowie, że jak szukałam pierwszego psychologa, to jak już opowiedziałam swój monolog o tym, dlaczego trafiam do psychologa i co się stało, to na przykład spotykałam się z pytaniem. A czy pani zdjęcie czasami się pojawia, nie wiem, na billboardach? Czy chodzi pani do telewizji? Mhm. I tak sobie myślałam, o. Oh. Laska w ogóle, co, o co chodzi? Na no serio? Ty, tyle rzeczy takich opowiedziałam, które były nam, dla mnie istotne, mm -hmm. a zawiesiliśmy się tylko na jednym zdaniu o mojej pracy. I no, wydaje mi się, że też to, jak wygląda Twoja praca i to, z czym ona się wiąże, też determinuje to, jaki rodzaj stresu, jaki rodzaj z jakimi emocjami się mierzysz. I to jest bardzo podobnie, wydaje mi się, jak jeśli chodzi o sportowców. To znaczy, im lepsza jest Twoja kondycja fizyczna, tym lepszy jest Twój mm -hmm. performance. Twoja wydajność. Wyniki, ale też nie. Jak tak. jest to zależy od dyscypliny. Mhm. Więc automatycznie logicznym byłoby, że jeśli masz terapeutę, który jest dostosowany do Twoich potrzeb i jest Ci do dyspozycji, to automatycznie Twoje wyniki w Twojej pracy, która jest pracą artystyczną, ale jest również po prostu pracą, będą lepsze. Tak, to prawda. I na pewno widzicie, no, psycholodzy sportu to też jest coś, co jest super ciekawe, bo przy okazji Igi Świątek się okazało, że najbliższy jej team i osoba, która z nią jest na korcie, to jest jej pani psycholog, która jest właśnie wyspecjalizowana w tym, że pracuje ze sportowcami i ona jest tak samo jak jest, nie wiem, ktoś kto podaje piłki i ktoś do rozmasowania kolana, tak samo jest po prostu psycholog na korcie z nią. I że to jest kolosalna różnica, i że to jest w ogóle też różnica podejścia, i że oni są dużo młodsi, i tak dalej, i, i gdzieś tam też czytałam jakiś tekst na ten temat, że to jest też być może jakiś sekret, czy jakaś część tego jej sukcesu. I tu wydaje mi się, że to jest bardzo podobna materia, że, że ludzie tego nie doceniają, że na przykład, jeżeli byłby jakiś młody artysta, który jedzie na jakąś super dużą trasę, gdzie codziennie gra koncerty, gdzie rzeczywiście musi bardzo się eksponować, gdzie jest to jakieś dla niego nowe doświadczenie, i jedzie w trasę. Wiecie kierowca, technik, akustyk, ktoś tam i to już jest taki na grubo trasa, to dlaczego nie miałby pojechać na przykład z nim psycholog, z którym on po koncercie będzie mógł po prostu usiąść i pogadać, jak się czuł na scenie, co mu to robiło i jakoś też po prostu sam ze sobą przepracować tę sytuację, bo to, co się dzieje normalnie, to po zejściu ze sceny się po prostu idzie na imprezę i tyle. Po prostu się nawalisz albo nawciągasz albo coś sobie zrobisz, gdzieś tam te emocje po prostu jakoś ogarniesz w taki sposób, jak umiesz, a właściwie nie nie, nie umiesz, ale każdy po prostu tam działa jak potrafi na ten moment. I następnego dnia trochę zniszczony, ale też jakby w jakimś tam, czy trochę zagłuszony, czy taki może bardziej jakoś tam opanowany na taki sposób, jak umiesz, albo wręcz odwrotnie właśnie podbuzowany, bo to ci jest potrzebne, wychodzisz na scenę. Tylko to oczywiście wiadomo, że w perspektywie iluś tygodni albo miesięcy też się kończy różnie wydolnościowo. W związku z czym to w ogóle naprawdę nie byłoby żadnym absurdem, żeby jeździł psycholog, nie tylko z osobami, które mają jakąś historię po prostu pod tytułem, że potrzebują tej pomocy i że to jest wiadomo, tylko nawet w takiej, gdzie ktoś nie ma żadnej historii, ale po prostu jest to nowa dla niego sytuacja, która obiektywnie jest dużym stresem, jest czymś nowym i po prostu byłoby to naprawdę układające, myślę, i takie stabilizujące dla tych ludzi. Teraz ta analogia muzyka i sportowca wydaje mi się taka w ogóle totalnie oczywista. Wręcz jeden do jednego. Jak to jest możliwe, że w jednym psycholog jest już teraz normą, a w drugim w ogóle nawet nikt o tym jeszcze nie pomyślał? I w ogóle tak sobie myślę, że wow, ten podcast jest tak innowacyjny. Po raz kolejny wymyślamy jakieś, jakiś koncept, który jest po prostu eureka. A w ogóle mi też się nasunęło wcześniej, bo ostatnio chyba. Dwa tygodnie temu, albo tydzień temu, wyszedł odcinek podcastu o syndromie oszusta, i tam też rozmawiałyśmy trochę właśnie w kontekście zawodu Kleo, jak jest to odczuwane, ale też jakby pomyślałam o tym, jakoś na, na początku bardziej mówiłaś właśnie w takim kontekście, że, że tam jest też dużo takiego zmagania się wiarę w siebie, we własną wartość, tak? w jakość tego, co robisz. I to też no nie wiem, czy, czy znasz sam koncept syndromu oszusta, ale to też A, jest to, takie. No i to... To też jest to, co jakby jest totalnie w tej branży, absolutnie obecne. To też jest to, mm -hmm. co wyszło w badaniach, że wszyscy mają poczucie, ja jestem najlepszym case'em tego po prostu przez lata. <laughs> Wiecie, po prostu, ja po paszporcie polityki jeszcze miałam to i dopiero po paszporcie zdałam sobie sprawę, że to zaczyna wyglądać już. Y ja mogę mieć problem, ale ja muszę po prostu się spacyfikować w tym momencie, bo to zaczyna wyglądać, jak ja bym prosiła po prostu o takie, wiecie, że prosiła się o y, komplementy, żeby mhm. ktoś mi mówił, ale to jest super. Nie, ja w ogóle nic nie potrafię, wiecie, ja na serio nie umiem grać. I wtedy by mi ktoś powiedział, no daj spokój, no przecież wiesz, że jesteś taka super. I ja już się poczułam tak głupio, strasznie w tym, że po prostu przestałam odpowiadać i jakoś tak trochę bardziej, właśnie wiecie, się przykneblowałam i. Jakoś strasznie się sfokusowałam na to, żeby rzeczywiście nad tym pracować, ale ja przez całą, jakby do tego punktu, a to też nie było jakoś, z, ileś lat już pracowałam że, zanim to się wydarzyło w, w karierze mojego zespołu, po prostu miałam poczucie, że w ogóle oszukałam cały świat i że w ogóle ja tu w ogóle ledwo wiem co robię, a wszystkim się podoba. W ogóle o co chodzi? Więc to jest, wiecie, znam ma, no, mam tak. przerobione już taki i przebadany, i przeobserwowany i przez innych ludzi, więc tutaj totalnie wiecie, jest temat. Znany. A, a z drugiej strony taki popkulturowy obraz młodego muzyka, który dąży do kariery i marzy mu się jak najwięcej i po prostu w pogoni za tym swoim celem, trasy koncertowe, I, i zazwyczaj w mediach jest prezentowany taki właśnie obraz muzyka bardzo pewnego siebie. I takiego wręcz, właśnie, nie wiem, po trupach do celu, może ewentualnie jakieś tam. Problemy z alkoholem, narkotykami, bo to też taki filmowy bardzo e, obraz. A, a właśnie jakby wracając do tej wrażliwości. No to jednak um, też to często się odbija na właśnie takiej zachwianej samoocenie i takiej mhm. mm, wręcz może negatywnej samoocenie, nie? Że, że gdzieś mhm. dużo trzeba włożyć pracy w to, żeby ona była na jakimś poziomie, a i tak łatwo jest sobie samemu dokopać w jakiejś najbliższej okazji. Jasne, w ogóle taki w procesie twórczym, muzycznym, jedną z takich też. I u mnie zaobserwowałam to, i u bliskich różnych osób, z którymi pracowałam, taki autosabotaż jest w ogóle na porządku dziennym. To jest wiesz, ja też wiem, że tak mam, więc wiem, że muszę się odbijać od innych ludzi też w procesie twórczym, żeby wychodzić sama ze swojej głowy i żeby sprawdzać, czy ja już czasami sobie nie odpalam jakiejś takiej autosabotażowej korby, że za chwilę ja wszystko zmienię, a w ogóle wyrzucę do śmieci i wyjadę i zmienię zawód, podczas kiedy tam są fajne rzeczy na tych ścieżkach, tylko ja już jestem tak głęboko w tym trybie, że właśnie jakiś mi wjeżdża krytyk albo sabotaż albo coś i po prostu muszę sprawdzać na zewnątrz. I jak mhm. piszę już jakby mam to w ramach procesu twórczego też już wbudowane, że pracuję jakoś tam z drugą osobą albo także ja przez jakiś czas piszę, a potem odbijam albo, że pracujemy razem, a potem ja sama robię kawałki po to właśnie, żeby wychodzić ze swojej głowy. Właśnie, czyli też trochę taki y, łatwo, jak nie masz jakiejś takiej podpory na zewnątrz, albo kogoś, kto cię wspiera, to łatwo też stracić takie zaufanie do, do samej siebie, nie? I jakoś tak, nie wiem, zaprzestać. No to jest to kilkuaspektowe, kilku bo to jest też kwestia pewności siebie, kwestia tej dente. Tych tendencji do autosabotażu, właśnie mm -hmm. i, i do tego poczucia, że się oszukuje cały świat. Ale też jest to, że pracujesz z materią, która po jakimś czasie już też jakoś tam się z nią oswajasz i tu zwyczajnie się przydaje, że jest druga para uszu, że ktoś też jesteś w stanie mm -hmm. z kimś pogadać o tym, co jest po prostu takie, wydaje się niczym istotnym, ale jak posiedzisz w czymś za długo, to zupełnie tracisz ostrość widzenia. a z jak się nakładają na to Twoje różne, jakieś tam nakładki, rozkminy i tematy, to tym bardziej masz nieostre to widzenie. Więc tu rzeczywiście, jakby jak się pracuje nad samoświadomością, to, to też człowiek po prostu się uczy tego, co w tym procesie twórczym go wspiera i co mu jest potrzebne. To były bardzo ważne dla mnie odkrycia pod tytułem co ja mogę zrobić sama, a gdzie potrzebuję wsparcia i jacy to są ludzie, czym oni się zajmują, czy ja potrzebuję psychologa, czy potrzebuję producenta, czy potrzebuję menedżera, czy potrzebuję kogoś tam. I o tych ludziach jest w ogóle strasznie trudno. Mhm. Strasznie trudno, żeby mieć takich, którzy są zaufani, którzy rozumieją ciebie, którzy chcą z tobą pracować tak, że się z nimi ludzko, którym możesz zaufać. Myślę, że to jest najtrudniejszy element w tej branży, że rzeczywiście mówi się o branży muzycznej też, że to jest people's business i, i jest to prawda, że trzeba, tak trochę trzeba być towarzyskim i trzeba znać ludzi. A jednocześnie trzeba być super wsobnym, bo trzeba się zamknąć na trzy miesiące w studio i napisać te rzeczy. Ale najlepiej, jakbyś była i tym, i tym, żebyś mogła sobie super napisać sama i skleić i w ogóle znać się na te jeszcze sobie zmiksować nie wiadomo co i kable sobie podpiąć. A potem, jakbyś poszła na imprezę i pobrylowała i znała wszystkich i tam, żeby załatwiać jakieś sobie dile. Więc jest to strasznie rzeczywiście złożone. A tak, wracając jeszcze do tej idyli o psychologu od muzyki, to znasz jakieś takie przykłady właśnie może z zagranicy, czy, czy jakiś, bo wspomniałaś o Lykeli, która no akurat była takim przykładem, że gdzieś zadbała o to swoje zdrowie, dając taką granicę, tak, czy odwołując trasę, mhm. a, a czy ona też jakoś się otworzyła, mówiła o współpracy ze, z profesjonalistą, czy, czy znasz jakieś inne przykłady, bo to też myślę, że jest ciekawe, że to gdzieś jakby te osoby dają taki wzór, nie, tym, tym młodszym, czy nie wiem, takim lokalnym bardziej artystom, na pewno ileś osób po prostu opowiadało na przykład o jakichś tam swoich doświadczeniach terapeutycznych, albo mm -hmm. o tym, że się zmagały z, z jakimiś chorobami. Natomiast nie, no nie, nie było bardzo dużo takich otwartych rozmów. Wręcz ja się spotkałam prowadząc na ten temat rozmowy, czy, czy podejmując ten wątek w różnych momentach, no bo jak już zrobi, zrobiliśmy ten panel, to, to potem a ja nagrałam też płytę, która w dzień premiery był wywiad w wysokich obcasach na okładce ze mną i był wycięty cytat z tego wywiadu odsłaniam się i z tego czerpię siłę, więc trochę zostałam niechcący taką osobą od odsłaniania się i właśnie opowiadania też o wrażliwości. I przez to w, w różnych tam kontekstach na ten temat mówiłam i rozmawiałam też z innymi znajomymi muzykami. I wręcz niektórzy rozmawiając ze mną prosili mnie, żeby, że tak powiem. W, Tyle, ile oni mi mówią, żeby tego nie przekazywać, że oni jakby sami będą mówili tyle, ile poczują, że mogą. Natomiast do, w szerszych kontekstach, żeby o tym nie mówić, że oni mi mówią jakby, żebym znała kontekst do rozmowy, ale oni o tym nie chcą mówić publicznie. Więc to, to też jest trudne, i ja to oczywiście rozumiem, ale raczej w Polsce się spotykałam z tym. Że, że raczej ludzie byli takie półtora do, do, do tyłu, niż chcieli się otwierać i opowiadać o tym procesie. Być może to też wynikało z tego, że oni czuli, że ten proces cały czas się toczy i że się łatwiej mówi jednak o czymś, co już ma się poczucie, że jest zamknięte i można spojrzeć i może, może się bali, że to jest jeszcze za, za świeże. Nie, nie umiem powiedzieć, ale tutaj z tego, z, z, z polskiej okolicy mam, mam takie poczucie, że nie, że nie ma takiego luzu na to, że ktoś po prostu... Mm -hmm. I, te, I też się nie spotkałam z tym, że ktoś właśnie nie wiem, odwo odwołał trasę i powiedział na luzie, że to dlatego, że nie wiem co, ma załamanie psychiczne i potrzebuje po prostu nie wiem co, pójść do szpitala albo poleżeć trochę w domu, bo po prostu coś tam. Nie, 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 nie spotkałam się z taką sytuacją. To też jest coś o czym rozmawiałyśmy kiedyś przy okazji tego i Jania powiedziała coś co potem miało duży jakiś taki odbiór. To znaczy rzadką rzeczą jest to, żeby ktoś sobie wziął L4, dlatego że się źle czuje psychicznie. Psychicznie, tak. A to w ogóle nie ma, wiecie, u nas nie ma takiej, nie ma takiej pracy, że w sensie nie ma. Y jak to powiedzieć, że ja się chciałam, wiecie, ubezpieczyć. Poszłam do gościa, który sprzedaje ubezpieczenia i chciałam się ubezpieczyć na wypadek, gdybym się przepracowała, i gdybym psychicznie miała, już była tak wypalona, i tak zmęczona, i tak po prostu odwalona w kosmos, gdzieś w wyniku pracy swojej? że nie byłabym w stanie wyjść na scenę i potrzebowałabym rzeczywiście z tego powodu pójść na, na zwolnienie, którego nie mam, bo nie jestem, nie pracuję, więc nie mogę mm -hmm. pójść na zwolnienie. Natomiast mogłabym się zgłosić do, tak jakbym sobie złamała nogę albo chciała z powodu innej choroby i musiała leżeć dwa miesiące w szpitalu, bo coś mi się dzieje. Żebym na chorobę psychiczną po prostu dostała na ten czas pieniądze od ubezpieczyciela, na które nie prostu nie ma. Nie ma ubezpieczenia na chorobę psychiczną. Nie, ma takiego ubezpieczenia. Nie ma. ja byłam u kilku tak. ubezpieczycieli, nie ma takiego ubezpieczenia. Po prostu to nie funkcjonuje. Nie możesz się ubezpieczyć, jeśli chodzi o zaburzenia o choroby psychiczne, i to jest jedna z form dyskryminacji systemowej. Jedna z Dokładnie. Jeden z trudniejszych w ogóle tematów, jeśli chodzi. O dyskryminację. Akurat ostatnio jestem w tym temacie i, i poruszamy właśnie temat tego, jak, jak trudną rzeczą jest w ogóle dyskryminacja systemowa, która się wiąże z dyskryminacją całego obszaru, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne. Tak jest. I ja właśnie do tego zmierzałam, że to, co ty mówisz, że ktoś może pójść na L4, to już jest objaw tego. W sensie, on może zdecydować, że nie pójdzie na L4, <laughs> ale w dalszym ciągu ma możliwość. Jest już w jakimś sensie uprzywilejowany, bo w ogóle może pójść na L4. A w sytuacji, kiedy ktoś albo pracuje na dzieło, albo nawet ma swoją firmę, ale najczęściej ci tacy muzycy średniej wielkości to jednak po prostu pracują na umowach pojedynczych. I nie ma w ogóle i chcesz się samemu ubezpieczyć po to, żeby jakby zadbać o siebie, wiedząc, że może coś takiego się stać i po prostu nie ma takiej możliwości nawet. No i właśnie też taki problem freelancerów, tak, że, że nikt nie da tego urlopu takiego, na który zasłużyłaś i też łatwo właśnie, no przegiąć po prostu, nie? Łatwo, żeby ta granica się zatarła i, i w momencie, kiedy nie wiem, normalnie na etacie masz jakieś tam liczbę dni, że sobie zaplanujesz ten urlop, jakimś tam nie wiem, wakacje, święta i tak to, dalej, to będąc właśnie muzykiem, ale no ogólnie właśnie taki artyści czy freelancerzy, mm -hmm. wszelki Wszelkich różnych dziedzin mają często problem z wyznaczeniem sobie tego czasu na odpoczynek. Taki, taki naprawdę odpoczynek, że nie wiem, tydzień nic nie robisz, albo dwa tak. tygodnie. A to jest mega potrzebne też po prostu, żeby się zregenerować, żeby nie myśleć o takich codziennych sprawach, jak nie wiem, no, zakupy czy bardzo prozaiczne życiowe rzeczy. A z jakim odbiorem się spotkał ten twój panel, czy masz wrażenie, że on miał duże zainteresowanie? Tak, wiesz, po nim było dosyć dużo, też rozmów takich to było w centrum kultury Zamek w Poznaniu, i tam jest na. Piętrze, sala koncertowa i sala konferencyjna, i potem ci ludzie się rozlali z tej sali, usiedli tam, są takie różne wielkie poduchy, i na stołach, i tak dalej, i po prostu się rozsiedli w podgrupach i jeszcze długo się toczyły rozmowy, bo ja akurat tam z kimś, chyba z Onetem, czy z kimś rozmawiałam, bo, bo też. Oni mieli pytania dotyczące tego panelu i w ogóle całego festiwalu i ileś osób też w trakcie tej rozmowy mojej zonetem podchodziło do mnie i chciało coś tam powiedzieć, bo już miały jakieś tam emocje takie na bieżąco, które chcieli poruszyć rzeczy po tym panelu. I miałam wrażenie, że oni się sami jakoś tak po właśnie poukładali w podgrupy, jeszcze gadali o różnych rzeczach, że na bieżąco z tego wyniknęło ileś tam rozmów. Ja też... Nie śledzę, też nie chcę być osobą, która jakoś tam teraz y, trochę miałam tak na początku, że kurczę, ten temat trzeba docisnąć, że gdzieś trzeba, może w jakiejś organizacji, może coś trzeba wypracować, ale ja też... Y, też jest tak, że, że każdy ma jakby taką siłę, jaką w stanie jest wygenerować w danym momencie z siebie. I to też jest jakieś takie trochę dbanie o siebie, że ja po prostu nie miałam więcej już tej siły niż tam zrobienie kilku ruchów czy zasygnalizowanie tematu, i musiałam się zająć sobą. I też ponieważ ja większość pracy takiej swojej menedżersko-logistyczno-administracyjnej robię sama albo przy. Wsparciu pojedynczych osób. To też mam na sobie dużo więcej niż tylko się wydaje tej pracy twórczej, która już i tak sama w sobie jest wystarczająco trudna. I po prostu też nie, nie miałam na to przestrzeni zwyczajnie, więc też tego nie śledzę aż tak bardzo. Natomiast na pewno po tym panelu samym odbiór był mocny. No widać było, że to rzeczywiście jakoś tak ludzie przyszli też z ciekawością na ten panel. Tacy, których, dla których to był jakiś taki temat, który sami czuli, że jest dla nich ważny, że jest niedoeksplorowany i wyszli rzeczywiście, z, tak, no było widać, że to rezonuje z nimi rzeczywiście mocno. Ja miałam jeszcze pytanie o, bo tak jak mówiłaś, ten panel też był trochę pokłosiem takich Twoich rozmów w trakcie warsztatów dla młodych muzyków. Czy dobrze pamiętam? Czy odwrotna kolejność? E Trochę to jedno ze sobą gada, że tak powiem, okay. bo ja te warsztaty ostatnio prowadziłam jakoś tam nawet w czasie lockdownu zdalnie mm -hmm. i z jakąś tam częstotliwością te warsztaty się pojawiają. Natomiast co było pierwsze? Chyba najpierw były warsztaty jednak, że zaczęłam prowadzić warsztaty, zaczęłam w ogóle o tym myśleć, zaczęłam trochę też gadać z, z muzykami i obserwować tych bardziej zaczynających. Mając już swoje też jakby na koncie, też i, i obserwując siebie, patrząc sobie, jak, jak ja się zachowywałam w tych momentach. I stąd się pojawił też w mojej głowie ten temat, że on jest super niedoeksplorowany, a potem zaczął, zaczął się pojawiać. Ten temat u innych moich znajomych z branży, kiedy ja o tym mówiłam, to natychmiast się wylewały historie. To też jest super, że potem naprawdę można poznać, że to jakby ty mówisz dwa słowa, a po prostu ludzie już mają rzekę, po prostu, która się wylewa na ciebie. Ja neurony lustrzane one... działają. Boże, po prostu to wystarczy nawet nacisnąć guzik, wystarczy podnieść palec i tam już się po prostu <laughs> wycie, wydarza wszystko. To jest też moje doświadczenie, <laughs> dokładnie. Więc rzeczywiście to tak wiedziałam, że to po prostu wisi w powietrzu, że jak nie ja, to ktoś musi coś zrobić, bo ten temat po prostu musi ruszyć. Więc myślę, że on też no, jest bardziej obecny. Natomiast nie wydaje mi się, żeby był jakoś tak właśnie strukturalnie, systemowo ugryziony, że jeszcze do, do tego nie doszło. No ale to też jest specyfika naszej rzeczywistości, że tutaj jest trudno bardzo coś. Jest tyle innych rzeczy, takich naprawdę z takiej super bazy, które są systemowo źle rozwiązane, że w ogóle już to, to się wydaje jako jakaś taka piąta, w ogóle gdzieś dziewiętnasta rzecz w kolejności do zrobienia, która wcale nie jest taka dziewiętnasta, ale tak naprawdę w, jak wszystko inne nie działa, no to wiecie, też trzeba po prostu swoimi ścieżkami, jakimiś. Trochę próbując łączyć systemowo, trochę wytwarzać jakieś mikrosystemiki swoje, trochę robić sobie właśnie te systemy wsparcia z ludzi wokół, trochę samemu też się uczyć, po prostu dzięki tej samoświadomości, szukać dla siebie najlepszych narzędzi, jak ja sobie mogę pomóc w procesie twórczym, jak ja sobie mogę pomóc w trasie, jak ja sobie mogę pomóc. Po trasie, bo to też wiecie, jesteś w trasie, potrzebujesz, zjeżdżasz z trasy, gdzie masz przez ileś czasu codziennie adrenalinę, a nagle jesteś w domu i nikt nic od ciebie nie chce. To też jest jakiś mindfuck, że nagle w ogóle jak to? Ja teraz siedzę w domu po prostu i co? I co ja teraz tu będę robić? Niech mi ktoś przyśle jakąś agendę po prostu. Co ja mam teraz? Co jest godzina 16? Co ja robię dzisiaj o 16? Nie wiadomo. Koncert w kuchni <laughs> I, to, I naprawdę też brzmi jak żart, ale to jest po prostu realny problem. No tak, no bo człowiek się przyzwyczaja do jakiegoś właśnie rytmu dnia i tak dalej, więc no faktycznie to jest taka sinusoida, tak jak mówiłaś też, że tutaj trzeba być towarzyskim, a tutaj w procesie twórczym no najlepiej się zamknąć, żeby nikt nam nie przeszkadzał, żeby się skupić. Więc dużo takich właśnie sprzeczności i dużo takiej zmiany intensywności i w ogóle. W życiu samym, nie? Myślę też, że już tak kończąc, ja bym Cię chciała zapytać, jeśli chciałabyś opowiedzieć o tym, bo wspomniałeś, że Ty też trafiałaś na terapię. Czy chciałabyś się podzielić tym, jaki to był nurt i jak w ogóle podjęłaś tę decyzję albo jak to zakiełkowało w Twojej głowie, żeby się na taką terapię udać? Mhm. Wiesz, co ja potrzebowałam wsparcia, bo zauważyłam, że ja strasznie yy, mam problem. Z tym, jak mam zacząć pracować, że ja siadam i, i mam jakieś takie emocje, że nie jestem w stanie, ale takie właśnie autodestrukcyjne, takie jakieś poczucie, że nie wiem, na pewno to, co zrobię, będzie niewystarczająco dobre, albo że ja nie umiem tego zrobić, że ja siadam i w ogóle. I co ja mam teraz sama coś napisać? Ja sama nic nie potrafię zrobić, to na pewno jest mi ktoś potrzebny. Albo jakieś takie różne kłęby myśli, które powodują, że ja wracam, siadam do komputera, wracam, siadam do komputera, wracam, wstaję od instrumentu, wracam i chodzę tylko wiecie. Krążę do kuchni, robię sobie piętnastą herbatę, po prostu coś tam wymyślam, co mogę jeszcze zrobić, żeby nie siadać do tej pracy i jak już po jakimś czasie stwierdziłam, że kurczę to po prostu wymaga jakiejś rozmowy z kimś, bo to jest no po prostu to, to naprawdę właśnie nomen omen można zwariować. Cykl impostora, to się nazywa. Dokładnie, chciałam to powiedzieć, że myślę, że to też wymaga odsłuchania naszego podcastu o syndromie oszusta, bo dokładnie o tym tam rozmawiamy że to jest też skrajna forma perfekcjonizmu. Tak, no i dokładnie tak było, że ja jak z, jakby dotarło do mnie, że to jest jakiś w ogóle pattern i że to nie jest tylko tak, że dzisiaj mam taki dzień, że się nie, trudno mi się skupić tylko że to jest w ogóle znacznie więcej. To po prostu poszłam z tym do, do laboratorium psychoedukacji i po prostu podjęłam ileś tam spotkań, które oprócz tego oczywiście wprowadziło mi kilka innych tematów, nad którymi pracowałam, ale rzeczywiście dużym dla mnie tematem było rozpracowanie jakby tych emocji, które ja mam, jak siadam do komputera, z czym to się dla mnie wiąże, że zaczynam pracować i jakie są w tym momencie właśnie moje, nie wiem, oczekiwania ode mnie, moje podejście do tego, jak, co, co z tego powinno wyniknąć i tak dalej, więc na pewno bardzo mi to pomogło. Wiecie, to też jest zawsze ważny taki ruch, który trzeba docenić, jakby samego siebie trzeba docenić w tym momencie, że się wiedziało, że się chce poprosić o, pom o pomoc w tym momencie, mm -hmm. że się wiedziało, że się potrzebuje wsparcia i że się to zrobiło rzeczywiście. Mm -hmm. Więc ja też na pewno miałam takie poczucie, że jak już byłam w tym procesie, że zobaczymy, co z niego wyniknie, ale że się cieszę, że w ogóle sięgnęłam po to. Mm -hmm. A skąd miałaś ten pomysł, czy taki. Impuls, żeby właśnie sięgnąć po pomoc, to było, myślę, że z takiego obycia też z tym tematem, że było, nie wiem, miałaś taką otwartość, czy, czy też jakby w toku jakichś rozmów? Pewnie tak, nie, pewnie z po prostu takiego otwarcia już takiej po prostu samoświadomości, samoobserwacji, że już jakby, jeżeli to już jest ten moment i ja widzę, że to jest jakiś taki po prostu zaplątana sytuacja i ja nawet jak jestem jej świadoma, że ona leci, to nie jestem w stanie żadnego kija złapać i po prostu w też prychę go włożyć, żeby to się zatrzymało. To znaczy, że po prostu potrzebuję kogoś, kto mi pomoże mhm. tego kija złapać. Właśnie, też tak zapytałam w kontekście, bo, bo to jest wiecznie powtarzające się pytanie do mnie, skąd wiedzieć, kiedy się zgłosić po pomoc. I to chyba też pokazuje, że wcale nie musiałaś znaleźć się na jakimś dnie ani nie wiem, osiągnąć jakiegoś załamania. Twórczego, ani życiowego, tylko po prostu coś było nie tak i chciałaś to sprawdzić, tak, tak ja to widzę. Tak, mm -hmm. tak. Prawa no ja za. W momencie, kiedy... No, dziękuję bardzo, ale ja w momencie, w którym miałam największy taki rzeczywiście załamkę totalną, gdzieś w ogóle nie umiałam sobie poradzić, to ja taki przyjąłam tryb, taki, powiedziałabym, łączony tryb zamrożeniowo- ucieczkowy, i to był zły czas, bardzo dla mnie. Więc ja miałam wcześniej taki taki czas rzeczywiście gdzie z perspektywy jak spojrzałam pomyślałam sobie kurczę no jakoś tak poradziłam sobie jak umiałam, ale to jakby gdybym miała wtedy wsparcie czy gdyby wtedy ktoś mi podpowiedział, bo ja wtedy nie wiedząc w ogóle i nie czując i nie rozumiejąc w ogóle tego gdyby wtedy ktoś mi podpowiedział i gdybym wtedy zaczęła to na pewno też po prostu byłabym mocniejsza później i wiedziałabym więcej a to już po prostu tak trochę przyszło bardziej z doświadczeniem i z jakąś taką już auto wyuczoną samoświadomością to już tak może kończąc, chciałam Cię zapytać, nie wiem, czy, czy będziesz umiała odpowiedzieć, ale może tak jak, tak jak potrafisz. Jak w tych czasach trudnych i dla artystów, i dla wszystkich, my tacy przeciętni ludzie możemy wspierać artystów? Jak, jak myślisz, też myślę o takim dawaniu przestrzeni w ogóle wszystkim na, na to, że, że jest taki przestój, ale czy jest coś, nie wiem, co, co mo możemy zrobić, czy jak, jaką postawę przyjąć? Wiesz, co, no są regularnie różne akcje, i te akcje są y, na przykład: y, Bankam się zrzeka swojego kata ze sprzedawanych y, płyt y, i merczu, i wtedy cała kasa idzie do artystów. I to jest jakiś zastrzyk dla pieniędzy dla artystów i komunikat dla nich, że mimo że nie wychodzą właściwie z domu, to ktoś cały czas o nich pamięta i cały czas ktoś chce się spotykać z tymi rzeczami, z tymi wyborami ich. Tak, że my cały czas jakby słuchamy tej muzyki, no może nie chodzimy na koncerty, to się zmieniło, ale no ktoś, kto, dla kogo muzyka jest ważna na co dzień, no to raczej nadal z tego korzysta, a, a tak jak ja się domyślam intuicyjnie, jakieś, nie wiem. Opłaty ze Spotify pewnie są znikome. Więc... Jakby w ogóle nie zaczynam tego tematu, bo to jest kolejna godzina rozmowy, ale to już nie na wasz podcast, tylko na jakiś taki właśnie branżowy o tym jak cywilizować właśnie pieniądze ze streamingu. A udział akurat przez ten czas ostatnich tych powiedzmy takich letnio-jesiennych miesięcy w trzech takich dużych konferencjach. Jednej w Portugalii. Jednej w Wiedniu, i jednej w, w, w Niemczech. I tam wszędzie ten wątek się pojawiał, i wszędzie był straszny problem z tym, że Spotify i szef Spotify jest tak arogancko nastawiony do tego. Dla niego on ma taką, taką mentalność, jakby to było właśnie typu. Granie, czy pisanie, czy rysowanie, czy, czy cokolwiek do portfolio, co też jest częstym takim u freelancerów tematem, że zrób sobie, a nie dostaniesz za to pieniędzy, ale będziesz miał to portfolio. To trochę ten Spotify tak jest, że przecież no, musisz być, bo to jakby chcesz być widoczny, to musisz tam być, ale już to, że jest opłata 0, ile zer, a następnie te pieniądze z odtworzeń. Wszystkich idą do jednego worka i są tak dzielone, że zostają proporcjonalnie najwięksi. Więc nawet ci ludzie, którzy Ciebie słuchają, może myślą, że to odtworzenie, które oni kliknęli na Ciebie, że to idzie do Ciebie ten 0, coś tam, coś tam, coś tam, trzy. Yy, ale on nawet nie idzie do Ciebie. No Więc masa, nawet tak jest... jest to skonstruowane. Ja myślałam, że jak odtwarzam jakiś niszowy polski zespół, to oni coś z tego mają. Do wspólnego worka i oni dostają takiego kata, jakiego ich słuchają, czyli generalnie wiecie, wyobrażacie sobie jak to jest zrobione. Więc generalnie rzeczywiście jak nie ma tantiemów z radia i telewizji i koncertów, plus są z, jak grasz na koncercie to też dostajesz tantiemy, za to to też jest jakby wzmacnia, powiększa te tantiemy, które, które się dostaje od ZX-u. W sytuacji rzeczywiście braku koncertów i tylko pieniędzy, które się dostaje za jakieś tam odtwarzania online, to jest super odczuwalne. I też jest po prostu zdecydowanie mniej tego, z czym my mamy bardzo dużo kontaktu, przez to, że właśnie musimy sami dostarczać tę swoją muzykę czyli spotkania z ludźmi, spotkania, z właśnie kontaktu bezpośredniego. Więc myślę, że artystom może tego kontaktu brakować i w związku z tym mogą robić jakieś live streamy, live sesje, które na przykład są biletowane, i wtedy fajnie kupić bilet po prostu i tam dzięki temu dać. Oprócz tego, że to jest finansowy zastrzyk, to jest komunikat, że po prostu że ktoś się, się pamięta o tych artystach i że ktoś jakby chce się w dalszym ciągu z Tobą spotkać. To jest to, co ja zawsze mówię o młodych artystach, czyli tej tym paradoksie, że. Zawsze headliner, ten największy artysta dostaje też najwięcej pieniędzy, podczas kiedy on najmniej ich potrzebuje. Bo jak artysta jest młody i zaczyna, i w tym czasie potrzebuje takiego komunikatu też, że ktoś go traktuje poważnie, a gra za free wszędzie na dostawionej scenie, na jednej nodze, bo ledwo się mieści i tam najlepiej, żeby jeszcze zaśpiała z playbacku, to byłby święty spokój z setupem i logistyką, to ma taki komunikat, że no właściwie fajnie, że tam. Ktoś nam jest potrzebny, ale właściwie to moglibyśmy puścić trzy piosenki Staśmy i w sumie na to samo by wyszło. I jeszcze do, będziesz miał do portfolio, gdzie tak naprawdę to on powinien dostawać trochę pieniędzy jakichkolwiek, a jakby tyle ucięte z górki tego headlinera, nic by on tego nawet nie poczuł, a z kolei ten by dostał komunikat, że ktoś go poważnie traktuje, że ktoś go potrzebuje, że ktoś jakby chce go słuchać. I trochę to jest ta sytuacja właśnie w pandemii, że artyści myślę, że poza tym, że, że po prostu mają tę rozkminę finansową, że co to będzie, i zupełnie inny tryb niż, niż ten, którego się spodziewali na ten rok, to. To myślę, że mogą mieć taki strach też, że, yy, że, że ich nie ma, że są nieobecni, że co będzie, jak wrócą, że w ogóle to będzie, czy ludzie o nich myślą, czy kto ich słucha w ogóle, że bez takiego bezpośredniego kontaktu trochę mają poczucie jakiegoś takiego wyalienowania, że siedzą w tym domu i co? Czy tam, czy tam są jacyś ludzie, czy nie? Takie granie wiecie też, tych live streamów, gdzie grasz, jest ekipa i jest Twój zespół. I normalnie kończysz piosenkę, są oklaski, możesz coś powiedzieć do tych ludzi, a nagle tam jest cisza. Jest to tak dziwne doświadczenie. Ja Grałam kilka tych live streamów, i naprawdę w którymś momencie gitarzysta, z którym grałyśmy, Coś tam powiedział sam do siebie: A, super zagrałem, i myślę sobie: O, i bardzo dobrze, właśnie. Słuchajcie, super zagraliśmy, świetnie nam idzie, bo zaczęliśmy gadać sami do siebie, i sami sobie bić brawo. Bo już jest to tak dziwne, że po prostu nie wiadomo, jak zareagować. Więc na, te, na takim najprostszym, nawet poziomie, gdzie wiesz, po prostu wiadomo, niby, że to jest nagranie, ale jednak. Dla, ma to być tak nagrane, jakby to był koncert, więc ty chcesz się zachowywać, jakby był koncert, ale w ogóle nagle tam nie ma tej drugiej strony, strasznie jest to dziwne. Ja oglądałam weekend skoki narciarskie i były właśnie raz taki, e, taki jakby tło z ludzi dookoła tego miejsca, gdzie oni podjeżdżają na nartach, a, a po chwili się zmieniało na takie okienka właśnie z Zuma i normalnie byli ludzie, którzy oglądali to na żywo. I jeszcze w trakcie tej transmisji było jakby na pełnym ekranie, było na przykład jakieś dzieci, które kibicowały jakimś konkretnym skoczkom i to było tak super, bo nagle sobie pomyślałam, mm -hmm. że wow, i taki człowiek by nigdy nie miał okazji pewnie być na stoku, a teraz no niby też nie jest, ale w sumie to nawet z telewizji to lepiej widać jak ktoś skacze, mm. więc też tak sobie myślę, Na pewno że też jest, to, jest to coś co ja też doszłam do wniosku po zagraniu tam trzech tych livestreamów w różnych systemach, że livestream bez żadnej możliwości kontaktu, interakcji z ludźmi, którzy cię oglądają jest po prostu jakąś totalną męką jest naprawdę super uciążliwy więc wracając do twojego pytania, generalnie myślę, że artystom brakuje kontaktu i że potrzebują jakiegoś komunikatu, okay. żeby gdzieś tam cały czas ktoś o nich pamięta i czy to będzie przez kupienie biletu, czy to będzie przez napisanie wiadomości, czy to będzie przez kupienie jakiegoś właśnie merczu na Bandcampie czy czegokolwiek. To jest zdecydowanie myślę taka bardziej bezpośrednia forma wsparcia. Piękna puenta, bo myślę, że nam wszystkim trochę brakuje kontaktu teraz już. Prawie minął rok. Myślę, że ten odcinek poleci zaraz przed świętami albo przed Nowym Rokiem, więc może taki apel, złóżcie życzenia noworoczne swoim muzykom. Kupujcie płyty i merch artystów, najlepiej bezpośrednio od nich, bo wtedy wiadomo, że to trafia prosto do nich. Okay support your local musician. Tak i wiecie, ale był, bo przecież były te wszystkie tam, że wspierajcie lokalne marki, wspierajcie gastro, wspierajcie coś tam tak samo to jest dokładnie to samo, tylko nikt nie zrobił żadnej kampanii, żeby od artystów kupować płyty, podczas kiedy każdy na czele ze mną po prostu że siedzę tu i patrzę na pudło płyt, bo się zawsze ma pudło, że nie wiem, się jedzie w trasę i po prostu się wystawia na merch po koncercie, a nagle jak nie ma koncertów przez rok, no to to pudło stoi po prostu jak ktoś chce, to po prostu zapraszam też, ale nie po to to mówię. Każdy z nas ma takie pudło, po prostu w tym sensie mówię, że naprawdę te, te, nie trzeba do sklepu, nawet iść, tylko można bezpośrednio od artystów. Czyli apelujemy do naszych słuchaczy: opróżnijcie pudła artystów. Tak. No dobra, dziękujemy Ci bardzo, Misia, za Twoją otwartość i za to, że się podzieliłaś takim chyba no, niszowym nadal tematem, więc mam nadzieję, że może jesteś młodzi muzycy nas posłuchają i też poczują wsparcie od Ciebie i, i od nas. Także wielkie dzięki. Bardzo dziękuję, też fajnie, cieszę się, że się o tym pogadać. Ja już chciałabym myśleć, że to nie jest aż taki niszowy temat, aczkolwiek. No... Na pewno też nie jest to jakiś taki najbardziej popowy temat, więc mam nadzieję, że gdzieś tam już wyszedł z takiej największej nory i gdzieś tam będzie się rzeczywiście docierał w te miejsca, do, do których powinien dotrzeć. Także bardzo dziękuję też, że chciałeś o tym pogadać. A ja mam nadzieję, że Wam słuchacze i słuchaczki dobrze będzie się słuchało tego odcinka, bo wyjdzie dzień przed Wigilią, czyli już jedząc surowe ciasto na pierniki albo e, jakiś, nie wiem. Surowe pierogi jeszcze, albo lepiąc pierogi. Możecie słuchać lepiąc pierogi, albo doprawiając par. Żerając nadzienie z pierogów. No, albo możecie słuchać przejedzeni po Wigilii, to też spoko. Czekając na ósmą gwiazdkę. Dokładnie. <noise> Wesołych świąt i do, do usłyszenia za tydzień. Pa! Dzięki, pa! Papa dziękuję. Wszystkich pa, pa.